jeszcze nie. W miejscu kolizji tworzy się ogrom. Poniedziałek, pierwszy. Poniedziałek, poniedziałek. Informacje TOK FM. Elżbieta Mazur i Filip Kekusz. Po południu godzina W. Władze Warszawy i kombatanci apelują, by uczcić powstańców. Kreml w amerykańskiej kampanii wyborczej. Clinton oskarża Rosję o włamanie do maili demokratów. Trump sugeruje, by uznać Krym za część Rosji. Ukraina oburzona. Nie wszędzie strażacy wypompowali już wodę z zalanych piwnic, a dzisiaj znów może intensywnie padać. Władze Warszawy i kombatanci apelują o uczczenie pamięci powstańców warszawskich. Najważniejsza jest godzina W, moment, kiedy wszystko się zaczęło, mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia o 17 przypominamy wszystkim, że byli gotowi, że jeżeli usłyszą syrenę, jeżeli usłyszą ten dźwięk, niech się zatrzymają, niezależnie od tego, czy są za, czy przeciw powstaniu, jak to interpretują, żeby... To jest ten moment, w którym wszyscy powinniśmy przez całej Polsce zamanifestować swój hołd, swoją wdzięczność, swój szacunek dla powstańców. Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Historycy szacują, że 1 sierpnia 1944 roku do walki stanęło nawet 50 tysięcy powstańców. Walki planowane na kilka dni trwały ponad 2 miesiące. W tym czasie w Warszawie zginęło 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Zginęło też około 180 tysięcy cywilów. Agencje cytują słowa papieża z pokładu samolotu, gdy wracał z Krakowa do Rzymu po Światowych Dniach Młodzieży. Głównym celem wizyty papieża w Polsce były właśnie Światowe Dni Młodzieży, ale jak podkreślał w poranku Radia TOK FM duszpasterz środowisk twórczych ksiądz Grzegorz Michalczyk, Franciszek bardzo dobrze orientuje się w sytuacji w naszym kraju i wykorzystał te dni w Polsce do pokazania naszych współczesnych problemów. To jest kapitalne stwierdzenie. Ta zła pamięć, która, negatywna pamięć, która sprawia, że człowiek obsesyjnie się koncentruje na złu, zwłaszcza popełnionym przez innych. No trudno celniej, tak? Zresztą ciekawe, że komentatorzy na gorąco komentując to potem następnego dnia, niektóre z tych słów opuszczali. Światowe agencje cytują słowa Franciszka już z pokładu samolotu do Rzymu. Papież upomniał się, że nie jest słuszne identyfikowanie islamu z terroryzmem i przemocą. Hillary Clinton oskarżyła Rosję o włamanie do systemów komputerowych Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej. Kandydatka demokratów wypomniała republikańskiemu rywalowi w wyścigu do Białego Domu, Donaldowi Trumpowi, że sympatyzuje z Władimirem Putinem. Tymczasem Trump zasugerował wczoraj, że USA powinny uwzględnić wybór mieszkańców Krymu i zaakceptować przejęcie półwyspu przez Rosję, jeśli miałoby to poprawić stosunki z Moskwą i umocnić wspólną walkę z tak zwanym państwem islamskim. Z Ukrainy płyną głosy oburzenia po tych słowach. Według byłego premiera Ukrainy Arsenija Jaceniuka tą wypowiedzią Trump podważa wartości wolnego świata i prawa międzynarodowego. Sąd w Moskwie rozpatrzy wniosek Federalnej Służby Więziennej Rosji o odwieszenie opozycjoniści Aleksiejowi Nawalnemu wyroku 3,5 roku łagru. Wyrok zapadł 2 lata temu, kiedy sąd skazał Nawalnego na karę w zawieszeniu za domniemane zagarnięcie pieniędzy francuskiej firmy Ifroche. Kolejne informacje Radia TOK FM o 9.20. Pogoda. Ponad 800 razy interweniowali wczoraj strażacy po ulewach, najczęściej w Śląskiem. Dzisiaj w tej części Polski synoptycy znów zapowiadają deszcz. Również w centrum i na Pomorzu ma padać, na Podkarpaciu możliwe burze. Najpogodniej będzie na Dolnym Śląsku, a na termometrach od 27 stopni w Bieszczadach do 22 w Łodzi, Krakowie i Poznaniu i 21 w Warszawie i Trójmieście. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Planujesz wydatki? Zrób to prosto. Z Eurobankiem. Krok pierwszy. Zaplanuj większy wydatek, na przykład wakacje, i weź wypożyczkę w Eurobanku. Krok drugi. W razie dodatkowych wydatków, na przykład szkolnej wyprawki, weź urlop od raty swojej wypożyczki. Krok trzeci. Odpoczywaj od raty i nie płać za to ani złotówki więcej. Eurobank. Na co dzień. Wypożyczka dostępna od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy. Przerwa od raty możliwa po spłacie pierwszej raty raz na 12 miesięcy pod warunkiem terminowej spłaty zobowiązań kredytowych. Akcja trwa do 30 września 2016 roku. Szczegóły, opłaty i prowizje, regulamin akcji dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Reklama. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Dzień dobry Państwu, jest godzina 9.05 rano i na wstępie chciałam wyjaśnić, że nie jestem Maciejem Głogowskim. Nazywam się Joanna Sąska i przez najbliższe
kilka dni będę go w EKG próbować zastąpić. Dostałam kursy walut, bo ostatnio wszyscy się tak troszkę bardziej interesujemy, na co i za ile można złotego zamienić. Więc dolar amerykański, ja tutaj mam aż 4 miejsca po przecinku, więc będę skracać. Dolar amerykański to są kursy Narodowego Banku Polskiego. Średni kurs wynosi 3,94 zł. Euro kosztuje 4,37. Frank szwajcarski 4,03. Jeszcze raz powtarzam, to są kursy Narodowego Banku Polskiego w kantorach. One są trochę wyższe i taką prawidłowość zaobserwowałam, bo też zaczynam się tym interesować, że im bardziej złoty słabnie, tym spready są wyższe, czyli różnica między kursem sprzedaży a kursem kupna. Zacznijmy na pewno od przedstawienia gości. Panią profesor Elżbietę Mączyńską przedstawiać nie trzeba, ale dla porządku przedstawię: prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Szkoła Główna Handlowa i Narodowa Rada o Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry. Profesor. Pani Dobrawa Biadun jest specjalistką od zdrowia w Konfederacji Lewiata. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pana ja mówię, pani Mączyńskiej przedstawiać nie trzeba, nie panią. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I chyba sobie zaczniemy od tego, uczmy co się sztuki, stało weekend, ładnego wypowiadania się, gramatyki, koloru, smaku, a nie sam fakt, że ja coś tam pletę. Nie jest niespodzianką dla wszystkich, którzy się nieco tym interesują, że w dość marnej kondycji są banki włoskie, a jeden... Czyli, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, czy nie Prawo i Sprawiedliwość, ale sytuacja tutaj... W Polsce, tutaj w Warszawie została skrytykowana, że ludzie są niegościnni, są samolubni, są niemili. No Kraków wybielił się jakoś, bo Warszawa Krakowa nie lubi, bo właśnie mówi, że Kraków skąpy, że Kraków jest niegościnny. Ale to widzicie Państwo na koszt Państwa, z podatków Waszych wszystko idzie. Ta gościna została przygotowana dla całego praktycznie świata. Ja nawet sama nie wiedziałam, że ten zjazd wyznawców papieża z całego świata, no to wiadomo, że kula ziemska jest wielka, że jest tak duży, że tego jest tak dużo, no ale cały czas mówiłyśmy, tu nic się nie zmienia odnośnie filozofii Bożej, że jest szeroka brama, przestronna jest, szeroka w ogóle droga jest, przestronna brama, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest tych, którzy ją znajdują. Także Świadkowie Jehowy, ja sama głosiłam po prostu 30 lat. Bardzo często używałam tych słów z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, wersety 13 i 14, że szeroka droga, przestronna brama, która wiedzie na zatracenie. Natomiast ci, którzy uzyskają zbawienie, niewielu jest tych, którzy wchodzą. Natomiast niewielu jest tych, którzy wchodzą. I to zawsze ma miejsce, to zawsze tak było. Nawet w czasie potopu Jezus powołał się na czasy potopu, że jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do tego czasu, gdy Noe wszedł do arki. Popatrz się na szczegóły, prawda, że niewielu było tam tych ludzi takich, którzy... No Noe, jego żona, jego 3 synów i żony 3 synów, to w sumie nie więcej jak 8 osób, w przeciwieństwie do Rzeszy Wielkiej, no ale nie tej z Apokalipsy, bo my tutaj mamy tę eklezję, czyli Kościół z wielu narodów. Apostoł Paweł zaczął głosić wielu narodom. Tego nigdy nie było, prawda, że Jezus głosił jako Żyd, głosił Żydom, którzy go zabili. Nie wykręcać się tu. Apostoł Paweł potem, no, znany zresztą jest jako apostoł narodów, apostoł poszedł do pogan. 3 wyprawy, aby nie krzyżowe, misyjne. Czyli, że już do kościoła zaczęli przychodzić ludzie z innych narodów, a więc miało być dużo więcej. Ale to, co Ewangelia Mateusza mówi, 7 rozdział, wersety 13 i 14, to one wciąż
są aktualne, że ja jeszcze raz może przeczytam, proszę Państwa. My się nigdy nie uwsteczniamy, jeżeli wielokrotnie czytamy słowa z Pisma Świętego. Siódmy rozdział, wersety 13 i 14. Wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż szeroka i przestronna jest droga prowadząca do zagłady, a wielu jest tych, którzy nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama i wąska droga prowadząca do życia, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Tutaj, idąc za kontekstem, znajdziecie Państwo dziesiątki, setki wersetów podobnych, które właśnie mówią, że za prawdą większość nie szła nigdy. Nie było tak, bo niektórzy jakby się tak chcieli podroczyć, a przecież nieraz droczyli się ze Świadkami Jehowy, to mówili: a co was tak mało, a co was tak mało? Oczywiście tutaj jak na patelni brak logiki, jak na patelni brak mądrości, no bo jak brak logiki, to i brak mądrości, brak wiedzy biblijnej. Raz ksiądz szukał Ewangelii Mateusza w Starym Testamencie, pawasze mu, my mówimy w pismach hebrajskich. Także, proszę Państwa, do roboty, ale nie stać jak krowy na polu, tam gdzieś w Krakowie, tylko, bo przecież wiadomo, że krowa też może się czuć dobrze, jeżeli ją pogłaszczesz, popatrz, ale ona i tak musi stać. Ona musi być na polu i trawkę jeść. No tak samo i tutaj. Tu człowiek czym się różni od zwierząt, bo i to dusza, i to dusza różni się duchowością. Także jeżeli brak jest wam tej duchowości, no to trzeba się dać uduchowić. A jaki jest cel edukacyjny naszego radia Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra? Jaki jest cel? No właśnie to edukacji. Edukacja od roku 1905. Państwo zobaczą, że zanim badacze święci, badacze, w dniach ostatnich, tak jak wygląda z tym, może tu pojawili się w Gdańsku w roku 1905, to spływali tak na całą Polskę, spadali tak na całą Polskę z prawdą, z czym, puszczaj chleb po wodzie, Słowo Boże, nie brewiarze, nie książeczki do nabożeństwa, nie papież, nie Maryja. No ja wiem, że jeżeli wszystko jest na progu zagłady, przepaści, no to trzeba trzymać się, czy łapać się jakiegokolwiek uduchowienia, które jest pod ręką, bo przecież tonący to i brzydły się chwyta. Także proszę Państwa, uduchowienie się, udoskonalanie się, ale nie dzięki brewiarzowi, tylko dzięki Słowu Bożemu. Słowu Bożemu. Biblia. Wyjąć Biblię ze śmietnika. Nos wsadzić do śmietnika. Czy tam jest Biblia? No. Dla Pana Boga to możesz być wszystkim, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Dla Pana Boga to możesz nawet być tym lumpem, no bo jak będziesz tak nos wkładał do śmietnika, to zaraz wścibscy będą się gapić. Warszawa się wszędzie gapi do śmietnika też. Także, aby w tej dobrej sprawie do śmietnika, zapraszamy po Biblię do śmietnika. No jak wudu, dudu, na trawie, w śmietniku, na glebie, na drzewie, na krzaku, na asfalcie. Wyrzucali Nowy Testament, chrześcijańskie pisma greckie, bo my też nie tylko, że nie mówimy, proszę Państwa, Stary Testament, ale nie mówimy Nowy Testament. Tak, wyrzucane to było do śmietnika. No ktoś mi to przyniósł, podarował, taki ewangelik przychodzi i ciągle mi jakieś tu książeczki donosi. Ale tego ja miałam tysiące w śmietniku, na śmietniku, kogoś na drzewie, na krzaku. No. Także wiecie Państwo, człowiek czasem poprzez swoją zarozumiałość zdradził brak szacunku dla Pisma Świętego. Dlatego też, jeżeli ktoś mówi o, że mam dla Pana duży, wielki szacunek, to dla mnie takie powiedzenia są najczęściej podejrzane, bo albo ktoś się podlizuje do kogoś, chce zyskać jakieś względy,
To jest to wszystko podejrzane, takie nieprawdziwe. Szacunek to można mieć dla Biblii. Dlatego Jezus powiedział, abyście nikogo na ziemi nie nazywali nauczycielem, rabbi, ni ojcem. A robią odwrotnie. Dlatego potrzebne jest wam prawdziwe uduchowienie, pochodzące od Boga Jehowy, od Jahwe. Kiedyś była tylko teokracja, był Jahwe. Gdzie to poszło? Pałac Stalina stoi, ateistów pełno, nawet ci, co na tych polach, to ja podejrzewam, że 80% to tak naprawdę nie wierzy, bo przyszli miło spędzić czas. Ale my tu nie mamy organizacji dla takich, żeby tu oni mogli spędzić miło czas. Prawda? Już pomijamy szklankę piwa, ale w ogóle miło spędzić czas. Ale po co? Po co ci tutaj w klasztorze też taka rozmawiała u tej katolickiej zakonnicy, co mówi dzień dobry i do widzenia, to jedna rozmawiała ze Świętym Duchem i mówi, że dzięki wierze w Boga to ona tylko przeżyła. Ona tylko przeżyła. Z nikogo się nie naśmiewa Moherowa. Ja mówię, że nikogo dawno nie ma. Ona mówi, jak to nie ma? No zabiliście Jezusa. Jest napisane, prorok Izajasz mówi, myśmy go zabili. Myśmy go zabili. Zabiliście Jezusa, no to więc nieważne, czy to kiedyś byli Żydzi, czy teraz ich kontynuatorzy, którzy mają zgrzytanie zębami w spadku po nim. Nienawiść do Słowa Bożego, do prawdy, do Biblii, która to księga ląduje w śmietniku prosto. I po prostu w śmietniku. No, że już skoro Jezusa Chrystusa wydrwiliście, wykpiliście, że to już tak wcześnie było, bo 2000 lat temu i więcej. Wydrwili, no to 2000, bo jak mamy 16. 2000, tak. Wyśmialiście, wydrwiliście, wykpiliście, to już teraz nikogo nie wydrwisz, to już teraz nikogo nie wykpisz. Jak się babcia, ona się zorientowała, spać nie będzie. Tacy są głupi. I przed szkodą tutaj kraju. I po szkodzie. Tacy są głupi. I po co ta Solska? O tym banku, o tym i takie. Aha, dobrze, że jeszcze się nie stało. Aha, dobrze, że jeszcze ten bank nie spadł. Aha, dobrze, nie zbankrutował. Aha. I tak się podnieca i ludzie, a gdzie u was jest Jahwe? Także mamy pary oszustystyczne. Była ta linia żydowska, proszę państwa. A teraz ta linia PO, co? Nie jest to Platforma Obywatelska. Ja mówię o tej linii mysiej, co zwyciężyła. No to widzicie państwo, muszą walczyć o wiarę. Bo to wiecie państwo, wcześniej czy później szatan, diabeł jest tak chytry, że nawet zrobił użytek z takiego stania, że się dobrze zabawili. No to więc co im podsuwa? Smartfony, telefon, wymyślne. I ci przez smartfon wejdzie myśl. A przecież najważniejsze jest to, co człowiek myśli, to uduchowienie, to co wewnątrz tych grobów powielanych, bo że już tu się powołam na groby powielane. Szatan, diabeł jest bardzo chytry, że wykorzystują internet i Świadkowie Jehowy, tak, ściśle, jw.org.